I to jest logiczne. Ponieważ ja jestem górnikiem, 15 lat spędziłem na dole. Byłem dyrektorem jednym z największych kopalń. No, ale też muszę powiedzieć, że kopalnię przejąłem w najgorszej sytuacji finansowej, a po 3 latach była najlepsza. Przy tym tradycyjnym to wydobyciu. Zresztą ja mogę tylko powiedzieć, przejąłem Sandil. Sandil był, przejmowałem go, miał 25 milionów długu, odchodziłem, miał 8 milionów zysku, przejmowałem Polnę. Ja nie mam jednej wpadki, czy w Tagorze i tak dalej. Ja zawsze zostałem dezygnowany do firm, które upadały. Wszystkie wyciągałem. Także ja też chcę życzyć się na potwierdzenie tego faktu, że wiem, o czym mówię i wiem, jak należy umiejętnie korzystać z mądrości nie pana Krzysztofa Tytko, tylko z mądrości całych załóg, bo zawsze tak mam odpowiednią taktykę podchodzenia, że trzeba się kierować mądrością nie jednej osoby, tylko mądrością wszystkich i wtedy są odpowiednie efekty. Jeśli się prowadzi jeszcze odpowiednie systemy motywacyjne, jeśli się sprawiedliwie wynagradza tych, którzy największej twórczej pracy w to włożyli, no to wtedy zaczyna być środowisko do kreatywnego i ekonomicznego, operatywnego działania. No, jest z nas w naszym stowarzyszeniu kilku ekspertów, którzy podejmą to wyzwanie. Krzysztof Tytko, halo. No, witam Państwa. Przywitajmy Krzysztofa. Brawo. Teraz jeszcze próba, Krzysztof, powiedz coś. Chcę wiedzieć, Bogdan, słychać? Ile, tam jest, tak. Ile jest osób i słychać, jest tak? No jest około 50, może być 50 osób. Sala jest pełna, nie ma wolnych miejsc. Bardzo Krzysztof, oddajemy ci głos. Ale słychać mnie? Słychać, tak, słychać. Bardzo dobrze. Na początku gospodarz tego powiedział, że wszystkie środowiska bliżej, to może będę miał Krzysztof, halo. Krzysztof, przerywa. Spróbuj z zasięgiem coś poprawić. To wiesz co, będę musiał wyjść na górę. Teraz dobrze. Próbuj. Teraz lepiej. Dobrze. Szanowni Państwo, całe społeczeństwo, te, które jest od rządu, a nie tylko do rządu, ale również do partii opozycyjnych zasiadających w polskim parlamencie, bo tam nie ma ani jednej partii, która chciałaby zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze z punktu widzenia możliwości generowania zysku w przyszłości i możliwości podnoszenia naszego standardu życia. Sam widzicie to ostatnio, co się dzieje, jeśli chodzi o podwyżkę cen prądu, o inflację, o pandemię. Pomimo, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, że jak one to bardzo jest właściwie społecznie, jak tutaj nam wszystkim pomaga, ja powiem tylko jedno zdanie, proszę Państwa. To jest przykład, że ktoś pada dom, a później przychodzi i taką rolę dzisiaj ma. Odbywa Prawo i Sprawiedliwość. Ona w odczuciu społeczeństwa widzi, że nikt nie pomaga, tylko przychodzi gasić ten dom, który oni podpalili i dlatego mają takie duże, ciągłe poparcie. Szanowni Państwo, tam powiedział pan Ryszard Muwa na samym początku, że tutaj pan premier Morawiecki obejmując urząd premiera, czyli w samym początku kadencji Prawa i Sprawiedliwości powiedział we are talking of one country, że my jesteśmy już państwem, z którego nie jesteśmy właścicielem jest ktoś inny. To było 6 lat temu, to było jakby adresowane do wszystkich potencjalnych sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, żeby jakby powiedzieć, że te 8 lat rządu PO i PSL i te wcześniejsze, to te rządy doprowadziły, że my jesteśmy
kraju jest bez opcji. Gdyby dzisiaj, proszę Państwa, ktoś przeprowadził analizę, na jakim etapie w zakresie przejmowania, kolonizowania kraju byliśmy w 2016 roku, czyli na początku, czyli te 6-7 lat temu i dzisiaj, to byśmy zobaczyli, że dopiero dzisiaj tak naprawdę jesteśmy nasz kraj i my wszyscy właścicielami nas jest obcy kapitał. I to, co my możemy, szanowni Państwo, zrobić, to zjednoczyć się, bo następna wypowiedź była, trzeba umieć wyznaczyć, jakie są najważniejsze sprawy z punktu widzenia możliwości kreowania dobrobytu Polaków. Jest takie duże zagrożenie, że przejmą kontrolę nad naszymi zasobami, które są warte setki bilionów złotych. I tutaj, proszę Państwa, mógłbym stanąć w flanki z lepszymi ekspertami ekonomicznymi, geologami i tak dalej, publicznie i potrafilibyśmy to jako OKOPN obronić, że taka jest wycena polskich zasobów naturalnych. Ja tylko jakby dodam, że w tej sytuacji, co się dzieje w Kazachstanie, proszę Państwa, ci wszyscy politycy mówią, a Kazachstan są zamieszki, tyle osób zginęło, bo tam Chińczycy mają świadomość, jakie w Kazachstanie są zasoby naturalne. To jest następna sugestia, jest, że polscy posłowie mówią, Rosjanie są zainteresowani, interweniują tam, pomagają jakby w tłumieniu tego powstania tych społeczności kazachskiej, bo tam są zasoby, bo ma potężne ilości gazu, ropy i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę Państwa, nikt z nich nie powie, że tak samo jak mają zakusy inne państwa, te, które jakby są na, mają tu potędzie gospodarczą i militarną, a to na dzień dzisiejszy ma, są cztery takie cetra, jest niewątpliwie Stany Zjednoczone, są Chiny, jest Rosja, jest Unia Europejska i wszyscy jakby mówią, że zasoby naturalne są podstawą rozwoju. Kto ma zasoby naturalne, tak jak to Norwegowie, tak jak to Kuwejt, tak jak to Katar, tak jak to Arabia Saudyjska, to w szybkim okresie czasu te społeczeństwa się bogacą i mają jeden z najwyższych standardów życia. A nikt, wszyscy patrzą na zasoby, nasi posłowie, czy to z opozycji, czy to z Prawa i Sprawiedliwości. Jak komentują sprawy w Kazachstanie, to mówią, że tam główną przyczyną tego konfliktu są zasoby naturalne. A my, proszę Państwa, Kazachstan się nawet nie umywa w jakiejś ułamkowej części do tych zasobów, które my mamy. Jedyną szansą, żeby obronić się przed dalszym kolonizowaniem kraju, to jest jedność całego narodu, jedność w wyborze, czego my mamy bronić. Bo jeśli będziemy bronić wszystkiego, nie obronimy niczego. My, ta debata powinna odbywać się na takim, w takich tematach, jak tutaj pierwszy prelegent wystąpił. Umiejętność porządkowania spraw według hierarchii ważności. Co jest z punktu widzenia naszego interesu narodowego najważniejsze, ażebyśmy my i nasze następne pokolenia mogli żyć na takim standardzie życia, na jaki mamy potencjał. A ten potencjał jest raz... My go mamy ze względu na to, że nacja Polaków jest jedna z inteligentniejszych. My sobie radzimy w każdych problemach i w każdym kraju. To jest jedna sprawa, to jest nasza jakby duża siła. A druga sprawa to jest matka natura nas obdarzyła niewyobrażalnymi zasobami naturalnymi. My mamy całą tablicę Mendelejewa. I ta tablica Mendelejewa na dzień dzisiejszy czeka drzewie pod ziemią, bo polski rząd przygotowuje środowisko prawne. Tutaj Ewa, ja Ci też dziękuję, co mi tam podesłałaś, jaką przygotowują zmianę ustawy o prawo górnicze i geologiczne. Tam jasno wynika, że mamy przygotować środowisko prawne jeszcze lepsze dla inwestowania zagranicznych kapitałów. Te kapitały uprościć ten proces inwestowania. I jeszcze jest jedna taka bardzo ważna uwaga, żeby obce kapitały nie musiały mieć tyle obowiązków informacyjnych. Czyli, bo ja Państwu tylko podam, gdzie o tym mówił głośno pan profesor Jedrysek, że w którymś z krajów afrykańskich obcy kapitał przejął
kontrolę nad wydobyciem miedzi, ale proszę Państwa, samej miedzi towarzyszy wiele szlachetnych pierwiastków. I oni podawali, ile wydobywali miedzi, ale nie podawali, ile wydobywali przy okazji srebra, złota, platyny, kobaltu, niklu. To są śladowe pierwiastki, które nie występują w takich dużych ilościach, ale one mają ogromną wartość. Niejednokrotnie ta wartość tych pierwiastków, które towarzyszą rudom miedzi, jest o wiele większa od tej miedzi. Ale co tam się działo? Proszę Państwa, nie było kontroli. Ci, którzy to eksploatowali, podawali tylko deklaratywnie, żebyśmy wydobyli tyle, a tyle ton miedzi, nie podawali, ileśmy wydobyli złota i tak dalej. Także tam się ta społeczność afrykańska, nie wiem, w którym to było kraju, czy w Ganie w tej chwili, jakby nie pamiętam, ale tam się znajdowali i się okazało, że miliardy złotych wyprowadzili poza ewidencją. I to samo grozi tutaj Polsce. To jest, ja wiem, że mam mało czasu, żeby Wam to wszystko przekazać, ale nie podlega, proszę Państwa, dyskusji, że dzisiaj ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Konfederacja, ani PO, ani PSL, nie ma dzisiaj żadnej partii w parlamencie i w senacie, która by chciała postawić tą sprawę i powiedzieć, że zajmijmy się naszym potencjałem, rozwijmy ten nasz potencjał i w ten sposób się bogaćmy. Proszę Państwa, ja dałem wywiad parę dni temu w Radiu 24, gdzie mówię to, co mówi rząd, że główną przyczyną podwyżek jest Putin, bo on podwyższa nam gaz. Główną przyczyną jest Unia Europejska, bo podwyższa nam uprawnienia, koszty, ceny do emisji CO2. I główną przyczyną jest Tusk i główną przyczyną jest pandemia. Proszę Państwa, to jest nieprawda. Główną przyczyną są polskie rządy, które nie uruchamiają. Wyobraźcie sobie, ja tylko Państwu podam. Gdybyśmy dzisiaj PGNiG, my mamy setki miliardów metrów sześciennych gazu udokumentowanego przez rząd, nie przez OKO-PZPN, ale przez rząd. Setki miliardów, nawet tutaj pan Wiedyszek mówi, gazu łupkowego mamy na pewno 2 biliony metrów sześciennych. My, proszę Państwa, zużywamy na dzień dzisiejszy 18 miliardów metrów sześciennych do 20 miliardów metrów sześciennych gazu. PGNiG wydobywa tylko 4 miliardy, reszta importuje. Proszę Państwa, PGNiG w ciągu roku czy dwóch mogłoby z polskich złóż wydobywać nie tylko 20 miliardów, tyle, ile my potrzebujemy, ale mogłoby jeszcze wydobywać tyle, żebyśmy jeszcze ten gaz importowali. Więc jakbyśmy my sami go produkowali, to byśmy byli niewrażliwi na ten wzrost cen, bo to są, ten gaz jest, proszę Państwa, my jesteśmy jego właścicielem. To Kowalski, Nowak, ci wszyscy, którzy siedzą na tej sali, ja i cała Polonia i cały kraj, my jesteśmy tego właścicielami. My go nie wydobywamy, więc my nie możemy, jesteśmy wrażliwi na importowane ceny, które są podnoszone. W takiej sytuacji, proszę Państwa, my byśmy dzisiaj byli, gdybyśmy wydobywali ten gaz. To samo jest z węglem. Proszę Państwa, my mamy tyle kopalń, a my importujemy 10 milionów czy 11 milionów ton węgla. Proszę Państwa, my mamy tyle ropy naftowej, gdzie pan główny geolog kraju wielokrotnie mówił, że my go mamy setki razy więcej niż tego, co jest udokumentowane. A my dzisiaj wydobywamy tylko 1 milion ton na rok, a importujemy ponad 25. Także proszę Państwa, gdyby dzisiaj był ktoś w rządzie, taki, który by był prawdziwym gospodarzem, chciał bazować na własnej własności, na tym, co my posiadamy i prowadził odpowiednią politykę w zakresie polityki surowcowej państwa, polityki energetycznej i polityki żywnościowej i polityki monetarnej, bo druga sprawa to jest, proszę Państwa, polityka żywnościowa. Za chwilę zostaną przerwane łańcuchy dostaw żywności i wszystko wskazuje na to, że ta żywność w niedługim czasie będzie nie tylko o wiele droższa, ale będzie również słaba jakościowo. A my mamy na tyle areałów
rolnych i na tyle kiedyś żeśmy mieli rozwiniętą hodowlę, czy to bydła, czy to trzody chlebne i tak dalej, i tak dalej. Także my jesteśmy krajem, który ma potencjał być samowystarczalny nie tylko dla siebie, ale również być importerem. A jakbyśmy zaspokoili własny popyt w oparciu o naszą wiedzę, w oparciu o nasze technologie, w oparciu o nasze zasoby, bylibyśmy niezależni od nikogo. Przepraszam, Krzysztof, przepraszam. Organizatorzy mówią, że masz więcej czasu, także nie goń tak. Możesz spokojnie, wolniej. Masz więcej czasu. No. Tylko nie dzielę. Więc proszę Państwa, jeśli teraz mówimy o wrażliwości Prawa i Sprawiedliwości, proszę Państwa, zwróćcie uwagę na jedno, że Prawo i Sprawiedliwość gdyby powiedziało, że z chwilą przejęcia władzy udaremniło te wszystkie mafijne afery związane z przemytem paliwa z Ukrainy i z tembatem. Proszę Państwa, czy słyszeliście, oni mówili, że w ten sposób uratowali ponad 200 miliardów złotych. Proszę Państwa, jeśli w państwie wiele przedsiębiorców miałoby oszukać państwo na setki miliardów złotych, proszę Państwa, miliard to jest 1000 milionów, a ponad 200 miliardów to są setki, tysiące milionów. I my, czy słyszeliście, żeby jakikolwiek oszust, który oszukał na VAT-cie, jest ukarany? Nie ma nikogo, więc to jest jedna wielka, proszę Państwa, fikcja. Na pewno w jakiś sposób to zostało uszczelnione. Ale jeśli teraz popatrzycie, że w roku 2020, gdzie była ta tarcza antywirusowa, wydano 200 miliardów złotych na niby pomoc dla przedsiębiorców. Proszę Państwa, teraz się wydaje miliardy złotych na nowy ład. Teraz na ten cały antyinflacyjny, że oni będą pomagać emerytom, że oni będą obniżać podatki. Proszę Państwa, budżet od 20 lat temu, jak ktoś pamięta, jak była dziura Bałca, to było 20 lat temu, gdzie brakowało pieniędzy w budżecie. Do czego zmierzam? Że ten kraj, Prawo i Sprawiedliwość, w odniesieniu do poprzedników, ma nieograniczone dojście do kapitałów. Czy to z zagranicy, czy poprzez drukowanie potajemne, kucine, drukowanie przez Narodowy Bank Polski i zasilanie poprzez wiele funduszów, tak Polski Fundusz Rozwoju i jest około kilkadziesiąt funduszy, gdzie oni wspierają niby tą gospodarkę. Tylko proszę Państwa, to jest wspieranie gospodarki na zasadzie darowizny. Te pieniądze, które są inwestowane przez państwo, one w żaden sposób nie generują dobrobytu. Tutaj wszystkie instytucje, które zrobił państwo, a tylko tak podam, że na same reformy górnictwa poszło 13 miliardów złotych tylko po to, ażeby ludzi wysłać na urlopy górnicze, jednorazowe odprawy. Nie stworzono nowych miejsc pracy, innowacyjnych miejsc pracy. Wydano z budżetu 13 miliardów złotych, żeby górnicy zamiast iść do pracy byli w domu i tak pieniądze jest zmarnowane. Proszę Państwa, wybudowano rok temu już elektrownię Jaworzno za 6 miliardów złotych. Ona stoi. Wybudowano elektrownię Ostrołęka za 2 miliardy. Wybudowano ją i ją zburzono. Teraz policzycie, ile w tej chwili pieniędzy poszło na wsparcie odnawialnych źródeł energii, czyli farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych, które są najdroższym, najbardziej niestabilną energią. I to zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Mój prąd, czyste powietrze, dopłaty do fotowoltaiki. W tej chwili, proszę Państwa, te wszystkie gospodarstwa, które zainwestowały, zostały oszukane, bo za chwilę nie będą mogły wejść do sieci, bo sieci nie są przygotowane. To jest taka afera, proszę Państwa, z tymi, a to wydano dziesiątki miliardów złotych. Wprowadzając OZE w takim tempie, czyli niestabilne źródła energii,
państwo niby dla ochrony, wszystko robi dla ochrony obywateli. Wprowadziło rynek, na którego my płacimy 30 miliardów. Te państwo kupiło za 5 miliardów zużyte technicznie i zużyte moralnie aktywa węglowe od EDF-u, czyli od firmy francuskiej. Najpierw firmy francuskiej sprzedali elektrownię Rybnik i 8 elektrociepłowni, a z chwilą jak te elektrownie, oczywiście węglowe, jak one już przestały być dochodowe, bo rosną ceny emisji, to myśmy w tym momencie nie kupowali. Proszę Państwa, to polski rząd kupił za 10 miliardów złotych, odkupił akcje od PKO SA sprywatyzowanego. Kupił 30% akcji. Gdybyście Wy popatrzyli się, bo było lat temu, jakie ceny były tych akcji wtedy, a teraz, to byście zobaczyli, jakie są straty tego typu. Także proszę Państwa, państwo oprócz tego jeszcze buduje infrastrukturę, buduje polski port komunikacyjny, buduje 100 obwodnic, buduje Via Baltica, no szereg jest inwestycji, buduje mierzeje tutaj przekop Tybiejski. Proszę Państwa, jest tylko pytanie, jeśli firmy i te inwestycje, które są dobione, one są wydawcym z długu. Ucieka. Halo. Halo, jesteś. No. Chwilę przerwy było. Na długu się skończyło. Ostatnie zdanie. Na długu. No powoli. Ale proszę Krzysztof, jeszcze. Chyba, że jeszcze jakieś pytania, jak będą. Ja bardzo proszę, żebyś Krzysztof przeszedł jeszcze do sprawy fuzji Orlen Lotos PGE. No nie no, proszę Państwa, następna sprawa, bo to my nie możemy sobie na to pozwolić. Ja dzisiaj słuchałem wywiadu tutaj z pana Sachajko. Jestem oburzony, że to myśmy utworzyli ten zespół, a nie pan Sachajko. To pod naszą wersją powstał zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o krajowe rozliki energetyczne. Pan poseł Sachajko dzisiaj powiedział, że Orlen za niedługo będzie produkował wodór z węgla. Czyli to, co my, proszę Państwa, mówimy o tym zgazowaniu, bo gdybym dzisiaj Państwu pokazał, jaki OPZPN opracował scenariusz do polskiej polityki energetycznej 2040, to tam byście zobaczyli, że te wszystkie scenariusze, które były opracowane przez wszystkich ekspertów rządowych, to sprawdza się tylko i wyłącznie nasz scenariusz. Więc tutaj w niedługim czasie ma nastąpić, jak wiecie, fuzja, czyli PKN Orlen ma przejął już firmę Energę, jedną z najlepszych firm energetycznych. Dlaczego najlepszych? Bo to jest firma, która nie miała elektrowni węglowych, więc ona ma najlepszy standing finansowy, a ma około 5 milionów klientów. Ona ma rozbudowaną już technologię wodorową, ale teraz ma przejąć Lotos, gdzie Skarb Państwa ma 54% akcji, a PKN Orlen ma 27% tylko. PKN Orlen jest właściwie firmą już korporacją zagraniczną i ona za niedługo ma przejąć polskie PGNiG. PGNiG to jest, proszę Państwa, najbardziej perspektywiczna firma, gdzie Skarb Państwa ma 72%. Jeśli PKN Orlen przejmie tą firmę, to znaczy, że przejmuje, bo PGNiG ma najwięcej koncesji na wydobycie gazu, ma najwięcej koncesji na zgazowanie węgla, bo PGNiG prowadzi już pracę jeszcze nie nad zgazowaniem węgla pod ziemią, ale nad wydobyciem metanu przed eksploatacją i to już jest jakby ostatni etap do przygotowania się do wydobycia, do wytwarzania wodoru z podziemnego zgazowania. Proszę Państwa, nasze zasoby węgla kamiennego i brunatnego, gdybyśmy je poddali zgazowaniu podziemnym, a od tego nie ma odstępstwa. Na razie się tylko rząd do tego nie przyznaje, ale po cichu wszystko przejmuje, bo będzie w przyszłości te opty kontrolne będą zgazowywać wszystkie zagłębia węglowe na Lubelszczyźnie, na Górnym Śląsku, na Dolnym Śląsku, jak również wszystkie zagłębia węglowe w Bełchatowie, w Koninie, Pątków, Adamów, Bogatynia,
to wszystko będzie zgadowanie pod ziemią w sposób bezpieczny, w sposób o wiele bardziej mniej szkodliwy dla ochrony środowiska. I my jako Polska, jako obywatele tych firm, bo przecież PGNiG 72%, to przecież jak już jest taka narracja, żeby budować wielki koncern multienergetyczny, żeby budować narodowego czempiona, to on powinien być budowany wokół PGNiG, gdzie Skarb Państwa ma najwięcej akcji. Wręcz przeciwnie, my uważamy, że jeśli my mamy dzisiaj 27% akcji jako Skarb Państwa w PKN Orlen, myśmy powinni te akcje sprzedać. Myśmy powinni sprzedać dlaczego? Bo PKN Orlen jest oparty o rafinację ropy naftowej i produkcję benzyny, paliwa opałowego, paliwa dla lotnictwa i tak dalej. Proszę Państwa, PGNiG Orlen jest bankrutem. On za 20 lat, ponieważ z paliwem przyszłości nie będą paliwa ciekłe, jakim jest olej napędowy czy benzyna, czy to olej opałowy, czy paliwa. Więc on te rafinerie, które ma, to są wszystko w przyszłości. To jest jeden wielki złom do likwidacji, bo jedynym paliwem będzie wodór. Więc chcę tylko powiedzieć, że gdyby dzisiaj ktoś znał metodę wyceny spółek PKN Orlen i PGNiG, to PGNiG ma stukrotnie większą wartość. I ona jest połykana przez firmę, która nie będzie w przyszłości miała żadnego znaczenia. Ale ta firma, w jej kapitałach jest 73% jest kapitału zagranicznego. Dlatego oni tak krok po kroku, przejmując PGNiG, przejmując Lotos, przejmując energię, przejmują nasze aktywa i będą w przyszłości przejmować nasze zyski. Ja proszę Państwa jeszcze wczoraj był, kto oglądał przegląd sportowy, gdzie wybraliśmy sportowca roku. Oczywiście został nim Robert Lewandowski. Ale proszę Państwa, kto to właśnie oglądał, to gro programu było poświęcone Obajtkowi, prezesowi PKN Orlen. Jak to PKN Orlen dzisiaj, jak to państwo polskie buduje wizerunek, bo jakby chce przekonać, jaka to jest firma, PKN Orlen, jakim wielkim menadżerem jest pan Obajtek, który ma zarzuty kryminalne, prokuratorskie, który ma ograniczoną wiarygodność, to właściwie gdyby ktoś tak powiedział, kto był wczoraj sportowcem roku, to sportowcem roku za wczoraj, oczywiście w takim przerośni, to był PKN Orlen i Obajtek. Tak się tworzy, tak się manipuluje społeczeństwem i robi to Prawo i Sprawiedliwość. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość to jest grupa przestępcza, mafijna, to jest największym oszustem, to jest pan Kaczyński, pan Morawiecki, pan Sasin, wszyscy, którzy są w rządzie, to są jedynymi wielkimi oszustami. Trzeba mieć dużo wiedzy, żeby odkryć zamiary, a to wszystko widać po wynikach w naszym kraju. Proszę Państwa, łatwo się rządzi. Wyobraźcie sobie Państwo, że każdy ma jakiś budżet do dziby i ma nieograniczony dostęp do pieniędzy. No chce się wybudować dom, to sobie zrobi pożyczkę banku, czy ma zdolność kredytową, czy nie. Bank mu udzieli kredytu. Chce sobie kupić samochód, bank mu udziela kredytu. Takie są warunki, ten obcy kapitał, Międzynarodowy Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, te wszystkie ratingowe instytucje, które określają nas, jak my się to bardzo rozwijamy. Proszę Państwa, my się zwijamy. Nasza gospodarka, to znaczy polski kapitał się zwija. Nowy Ład doprowadzi do likwidacji małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to tak poważna tematyka, że dzisiaj jakby chcę powiedzieć, że nie ma poważnej debaty dzisiaj ani w parlamencie, ani poza parlamentem. Dlatego myśmy powinni dużo czasu poświęcić na wzajemne pytania, na wzajemne przekonywania się i żeby przekonać większość społeczeństwa. Bo jedynie czym się my możemy obronić, bo my się już nie obronimy zapisami konstytucyjnymi, bo nikt nam tych konstytucji, nowych zapisów, które myśmy proponowali, nikt nam tego nie zatwierdzi. My się jedynie co możemy bronić, to uwłaszczenie, ale uwłaszczenie może być tylko wtedy, jeśli połowa narodu polskiego powie tak, jesteśmy za uwłaszczeniem, a połowa narodu to jest 20 milionów osób. A dzisiaj jaka jest świadomość
tego polskiego społeczeństwa. Żadna. To są tysiące osób, które jest świadome tego, ale nawet wśród tych wszystkich firm patriotycznych, proszę Państwa, nie ma konsensusu. Wszyscy dzisiaj zajmują się, wszyscy odnośnie pandemii, oni będą wszystko wiedzieć na temat szczepionek, a nikt i takich dyskusji, proszę Państwa, jest setki w kraju. Proszę Państwa, czy oprócz nas, jako oko PZPN-u, czy ktoś jeszcze mówi o tych naszych zasobach, o tej naszej przyszłości, proszę Państwa, my możemy być naprawdę w przeciągu, powiedzmy, jednego pokolenia naprawdę bogatym krajem, tylko musimy się przebudzić i musimy powiedzieć zdecydowane nie i musimy wystąpić, zorganizować ogólnonarodowe referendum i powiedzieć, pod żadnym pozorem nie wolno wydać żadnej koncesji obcym kapitałom, a szczególnie nie można dać obcym kapitałom zgody na technologię podziemnego skazowania i na technologię białkowania. My mamy się zająć, nie budować elektrownię jądrową, która jest bezemisyjna, bo o wiele tańszą i bezpieczniejszą jest wydobycie energii zawartej w polskich skałach na dużych głębokościach, gdzie możemy tyle samo, 5 czy 8 giga to planuje rząd, gdzie będziemy budować za 200 miliardów złotych elektrownie jądrowe, a my możemy zrobić odnawialną gospodarkę w oparciu o podziemne skazowanie i o geotermię. I taki my dajemy wzór i chcemy, żeby ten nasz scenariusz, te nasze rozwiązania poddać szerokiej krytyce społecznej. Niech ktoś stanie i powie, że czymkolwiek my mówimy, jest nieprawda. Gdyby dzisiaj opozycja, nawet ta pozarządowa, tak jak my, mielibyśmy dostęp do Głównego Urzędu Statystycznego, gdybyśmy się zapytali, ile, tak to mówił pan premier Morawiecki, że strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, akumulacja polskiego kapitału i odbudowa polskiej własności. Proszę Państwa, akumulacji nie ma, pokazałem to. 13 miliardów stracone w górnictwie, 30 miliardów stracone na rynek mocy, 50 miliardów stracone w odnawialne źródła energii, 10 miliardów stracone w PKO, 2 miliardy stracone w Ostrołęce, 6 miliardów stracone w Jaworze. Takich przykładów można mnożyć. Tylko my musimy wszyscy się skupić na jednym. Mieć świadomość, co załatwimy, co nam da w przyszłości ten dobrobyt. Jest tylko i wyłącznie jest jedno. Obrona polskich zasobów naturalnych, polskiej ziemi, polskiego rolnictwa i odpowiedniej polityki monetarnej. Bo dzisiaj ta polityka monetarna, którą stosuje rząd, to on omija te zapisy konstytucyjne i on drukuje polski pieniądz i wprowadza je do takich funduszy, to jest pieniądz nierozliczony, ta ilość pieniądza jest na tyle, że właśnie stąd jest ta wielka migracja. Proszę Państwa, jest to tematyka tak zabiła, że tylko osoby, które mają pewne doświadczenie, proszę tutaj nie odbierać tego, że ja w tej chwili jakby chcę uchodzić za wielkiego eksperta, ale uważam się za takiego i chciałbym, żeby się zweryfikować. Chciałbym, żeby doprowadzić w końcu do rozmowy z rządem, żeby powstała jakaś obywatelska komisja śledcza i wymusiła na rządzie, że te zarzuty, które formuje oko PZPN, żeby oni stanęli w szranki i na żywo odpowiadali przed społecznością. Wtedy byście się dowiedzieli, że gdy nie jest prowadzona rozmowa tak, jak to jest w tej chwili w TVN-ie czy w telewizji publicznej, gdzie wszystko jest, wszystko idzie, temat jest, żadna, ani Polsat, ani Telewizja Polska, ani TVN o zasobach nie mówią nic. Oni będą mówić o wszystkim i o niczym. Tak samo jak o wszystkim i o niczym mówią wszyscy posłowie i z przykrością stwierdzam, większość środowisk patriotycznych, które niby się chce zjednoczyć, ale nie ma programu. Program ma na rozwój Polski, na dobrobyt, na standard życia, na wielkość Polaków ma na dzień dzisiejszy oko PZPN. I nie ma dzisiaj żadnej konkurencyjnej partii, która by stworzyła tyle programów na piśmie,
tyle opracowań, na które nie ma odpowiedzi, a gdybyście tylko popatrzyli się na to, co myśmy mówili, a co się dzieje, to by tylko było potwierdzeniem, że my to, co mówimy, to się wszystko sprawdza. Dziękuję za uwagę. Jak macie jakieś pytania, to proszę bardzo. Okay. Pytania? Ryszard Mucha. Cześć Krzysiu. No cześć. Powiedz też tutaj Państwu, że celowo to, co z PGNiG powiedziałeś, nie, że ma taką i taką moc, a może w ciągu roku powiedzmy kilkukrotnie zwiększyć moc, jest to celowe zaniżanie wartości danego przedsiębiorstwa, żeby wykupić go za grosze, a potem czerpać te prawdziwe zyski, żeby ludzie zdali sobie sprawę ze skali. Tak, ale już opowiadam, to jest nie tylko to, proszę Państwa, ponieważ rzekomo dzisiaj, proszę Państwa, to co my bierzemy od Rosji w tych umowach długoterminowych, gdzie się kończy, ta umowa się kończy w 2022 roku, to tam są ceny zakontraktowane, tam nie ma wzrostu cen, te 1000 kopie, to są tylko ci, co nie zamówili tej energii, to są te 1000-krotne wzrosty. A proszę Państwa, PGNiG w tej chwili, bazując na to, że Rosjanie podwyższyli cenę 600-700%, to oni tak samo podwyższyli, koszty mają te same, a podwyższyli tą sprzedaż dla naszych odbiorców. Przecież proszę Państwa, to jest jeden wielki skandal. To jest jeden wielki skandal. Likwidacja klasy średniej następuje. Teraz jest ostateczne rozwiązanie klasy średniej. I dobijanie emerytów. Ja tylko tak pokrótce powiem. Kto pamięta, 20 lat temu była afera na opcje walutowe. Opcje walutowe polegały na tym, że kto przewidział, jaka będzie wartość dolara, to mógł to wykupić. Proszę Państwa, taka była nagonka, że w miesiącu lipcu setki tysięcy przedsiębiorstw zainwestowały to, a później się okazało, że ten dolar spadł, a nie poszedł, czy poszedł do góry, a nie spadł, czyli wszyscy na tym tracili. Potem była afera frankowa. Pamiętacie o tym? 700 tysięcy ludzi wzięło kredyty w bankach. To jest ten sam mechanizm. Wtedy brali po dwa franki, dzisiaj jest po 4,30. Proszę Państwa, ci frankowicze nie nadążają, spłacają setki tysięcy złotych, a mają coraz to więcej długu. Tak samo było, proszę Państwa, to, co się stało z polskimi spółdzielcami, banki, skoki. Wydano z pieniędzy naszych spółdzielców kredyty, które bez zabezpieczenia, a później kto to pokrył? Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W tej chwili, proszę Państwa, ta celowa doprowadzenie do tej inflacji poprzez utajnione drukowanie pieniędzy i poprzez, że gdyby był, proszę Państwa, ten pieniądz drukowany, gdyby on poszedł na rozwój prawidłowych przedsiębiorstw, na przykład na nowe technologie, na budowę infrastruktury, autostrad i tak dalej, to jeszcze nie byłoby nic złego, ale oni pieniądz drukują i oddają, bo to jest pusty pieniądz, który powoduje inflację. Kupują elektorat! Że tysiące młodych teraz kredytobiorców, którzy pobrali hipoteczne kredyty, będą raptownie podnosić raty. To jest następne wywłaszczenie średniej klasy. Proszę Państwa, zaatakowali nas ten rząd, nie tylko ten rząd, bo w niczym innym nie był PO i PSL, tylko oni nie byli tacy cyniczni, oni nie byli tacy, oni mówili, że tutaj wolny rynek i tak dalej, ale oczywiście to jest ta sama banda, proszę Państwa, to są ci sami, to są te same rządy, tutaj w kierunku wypaczenia nic się nie zmienia, jest tylko kwestia, kto przejmie na kontrolę, czy Niemcy, czy Amerykanie, Niemcy z Rosjanami, czy Amerykanie z Rosjanami. Także komukolwiek byśmy nie oddali do władzy, to u nas się nic nie zmieni. Jest tylko kwestia dla nich, kto będzie tutaj namiestnikiem, bo jak wygra opcja niemiecka, to namiestnikiem będą Tuskowie i im pokrewni, a jak wygra opcja przejęcia naszego majątku przez konsorcjum czy stronnictwo amerykańsko-żydowskie, to wszystkimi namiestnikami
będzie Kaczyński i jego cała grupa. Proszę Państwa, wyobrażacie sobie, jeśli my tutaj formujemy takie zarzuty, że ten rząd jest rządem w najwyższym stopniu zorganizowaną mafią, która ma na celu wywłaszczyć nasze społeczeństwo, dlaczego nie postawią mnie zarzutów? Chcę wyobrazić sobie, że to jest wielka obraza polskiego rządu. Nie postawią tego zarzutu, bo zarzut postawiony, jakbym został aresztowany, to chciałbym, żeby ta debata w sądzie na temat, czy te zarzuty oszustwa zdrady państwowej są słuszne, czy nie. I gdyby to się odbyło przy otwartej butynie, to dopiero tam by się społeczeństwo dowiedziało, jak my jesteśmy błyskawicznie przejmowani przez obcy kapitał. I za chwilę będzie tak, proszę Państwa, jeszcze 2, 3, 5 czy 10 lat, to będzie tak, że my Polacy będziemy już kompletnie bez własności, nie będziemy mieli niczego, będziemy mogli tylko liczyć na pracę najemną, a i to ona będzie reklamentowana. No. To proszę tu podejść. Mamy nowy Polski Ład. Polski.